Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj przybliżę wam sylwetkę jednej z głównych postaci anime Blue Lock, jaką jest Isagi Yoichi. Tak więc zaczynajmy. Isagi jest uczniem drugiej klasy liceum, więc ma około 17 lat. I zanim przybył do obiektu zwanego Blue Lock, grał on w drużynie Ichinan High School na pozycji napastnika. Od zawsze marzył o byciu najlepszym napastnikiem na świecie i to właśnie w tym celu Isagi przybywa do Blue Locka za sprawą zaproszenia, które otrzymał. Jednakże bardzo szybko przekonuje się o tym, iż czeka go nie lada wyzwanie, ponieważ w tym programie treningowym znajduje się łącznie 300 młodych uzdolnionych graczy i tylko najlepsi z nich będą mieć szansę zrobić światową karierę oraz zaistnieć w reprezentacji narodowej. Pierwszego dnia w Blue Locku każdy otrzyma swój strój ze swoim numerem. Im wyższy numer na stroju, tym niżej jest się w rankingu, który został ustalony poprzez określenie umiejętności wszystkich graczy na dany moment. Isagi na start otrzymuje strój z numerem 299 oraz trafia do drużyny Z, co oznacza, iż znajduje się on dosłownie na samym końcu. Mimo tego, w pierwszej konkurencji, jakim był Berek, jest on w stanie wyeliminować kogoś znajdującego się wyżej w rankingu niż on sam. Wtedy to również po raz pierwszy widzimy przebudzenie jego wewnętrznego potwora, bądź też ego, bo tak właśnie jest to nazywane w tym anime. Czym dokładnie jest to ego lub potwór? Jest to moment, w którym napastnik czuje w 100%, że jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Możemy to porównać do czegoś, co występuje na przykład w koszykówce, tam nazywa się to zone. Jest to moment, w którym zawodnik trafia w tak zwaną zonę. Ja również byłem wielokrotnie w zonie, gdzie byłem natknięty i każdy rzut, który oddałem, praktycznie wpadał. Mógłbym wręcz rzucić tyłem do kosza, oddać rzut i ten rzut również wpada. Żeby wejść w zonę nie jest łatwo. Przede wszystkim musisz być w bardzo dobrej formie, musisz odpowiednio wejść w mecz, musisz mieć odpowiednią koncentrację, agresywność również. Jednakże przejdźmy może do jego charakterystyki. Jak już wcześniej ustaliliśmy, Isagi ma około 17 lat, ma włosy koloru czarnego, niebieskie oczy i posiada około 175 cm wzrostu, tak na napastnika nie jest wybitnym wzrostem. Początkowo nie prezentuje on nam wybitnych umiejętności. Przed całym dołączeniem do Blue Locka, Kira chwali jednak Isagiego, mówiąc, iż posiada on doskonały przegląd pola oraz wysoką inteligencję wojskową. Podczas pobytu w Blue Locku Isagi wydaje się być wręcz przeciętniakiem na tle pozostałych osób, o czym świadczy to, iż jest przedostatni w pierwszym zrobionym rankingu, przez co trafia do klasy Z, w której to znajdują się osoby o najniższych rankingach. Jednakże już w pierwszej konkurencji nasz główny bohater pokazuje nam, iż posiada w sobie tak zwane ego oraz potwora, którego to przebudza w ostatnich sekundach, eliminując z Blue Locka Kirę. Tak, to ten sam gość, który wcześniej był uważany za ogromny talent i który chwalił wcześniej Isagiego. No cóż, teraz na pewno zapamięta go na długo. Czasem, przez jaki Isagi utrzymuje się w Blue Locku, odkrywa on w sobie kolejne umiejętności, takie jak ogromna wizja wojskowa, czy też precyzyjny strzał z voleja, który to doskonali za sprawą pierwszego etapu drugiej selekcji. W późniejszym etapie jest on w stanie także odwzorować umiejętność swojego przeciwnika, doskonaląc ją oraz zdobywając dzięki temu zwycięską bramkę, pokazując nam przy tym ponownie swoje wewnętrzne ego. Tak więc Isagi ma ogromny potencjał i bez wątpienia w przyszłości będzie on jednym z najlepszych graczy w Blue Locku, a odcinek ten powstał w oparciu tylko i wyłącznie na samym anime. Nie zagłębiałem się w mangę, gdyż sam nie chcę sobie spoilerować reszty anime i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a my widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się, bye!